Wow, jaka ta mapa w ogóle jest wielka! Co jest? Okej, okay. Ja się nie ruszam, spadłem. Czekaj, 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 tak, to trampolina, odbiłem się! Nie wierzę! Tutaj, moi drodzy, można odbijać się od trampolin i wskakiwać piętra wyżej. Cześć, to Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, dzisiaj przetestujemy sobie cztery nowe mapy, które zostaną dodane wraz z nową aktualizacją 0.47. Ja oficjalnie dostałem już dostęp do bety, więc zaczynajmy. Jesteśmy już na moim koncie, wersja 0.47.1 beta. I moi drodzy, sprawdźmy, czy mamy jakieś nowe skiny. Czy dostaliśmy coś nowego? Jak widzimy, niczego chyba nowego nie będzie w tej wersji beta, więc będą tylko i wyłącznie dostępne nowe mapy. Więc sobie oczywiście je na początku sprawdźmy. Zjeżdżamy na sam dół i mamy tak, wow, super lava slide. Wy, moi drodzy, pochwalcie się w komentarzu, jaki poziom banana udało wam się odblokować. Bo jak dobrze wiecie, banana event trwa, ja jestem na razie na etapie super banana. No jestem mega ciekawy, moi drodzy, tej nowej mapy. Super Lava Slide. Tutaj z pewnością będziemy mogli się ślizgać, bo ostatnio graliśmy w Super Pint Splash Slide. Coś takiego to było. Wow, 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 wow. Jak tu się zasuwa? A sprawdźmy, czy jak dam wślizg... Ej, 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 wracaj, wracaj, wracaj. Dam wślizg, to się daleko poślizgniesz? Nie, nie, nie. Dobra, spadam. XD. Ten wślizg nie jest taki szybki jak na Icy Heist. No dobra, czyli warto to wiedzieć, że to nie przyspieszy naszej rozgrywki. Okej, okay. Hop, hop. Nie udało mi się, jeszcze raz. Nie, nie, to nie będzie takie łatwe. Uwierzcie mi, że to nie jest... O kurde, jak mnie boty zaraz ograją. To nie jest wcale takie proste. Panie bananie, proszę nie świrować. Okej, okay. I teraz rozpędzamy się, hop. Będzie lawa, idzie lawa. I o, prawie że. Dobra, cyk, rozpędzony. Zobaczmy, czy się da jakoś fajny skrócik zrobić. Hop, hop. Hop, hop, no, no dwa razy spację nacisnąłem, nie zadziałało. Nie, nie wczytało mi jakby podskoku. Okej, okay, zróbmy to jeszcze raz. Rozpędzamy się, hop, hop, ślizg. Ślizgamy się, hop, hop, dobra. Da się tak na skróty pocisnąć, okej, okay, tylko to jest mega trudne i mega łatwo jest się poślizgnąć. Dobra, a tutaj, hop, brzuch, brzuch. Okej, okay, tak nie wyszło, jeszcze raz. Hop, brzuch, brzuch, hop. No, tą stroną nie, może tu. Brzuch, brzuch, hop. I co? No zalicz mi to! Zalicz mi to! Wskakuj, baran, na tym brzuchu do góry! Jeszcze raz. Aha, dobra, nie dobiegłem do mety. No dobra, trudno. Mapę mamy przetestowaną. Żaden bot nie dobiegł. Nawet Farel bot nie dobiegł. Jak oceniam tą mapę? W skali od 1 do 10, 7. Bo jest trudna i ciężko tam się slajduje. Lecimy teraz z kolejną gierką. Kolejna gierka. Wyczyśćmy wszystkie. Będzie super pivot slide. Okej. Okay. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że na tej mapie te boty się troszeczkę obudzą i będziemy mogli tutaj, wiecie, z kimś porywalizować chociaż troszeczkę. Mamy to, moi drodzy, super pivot slide. Wow, tu jest długa prosta, a na końcu jest trampolina. No dobra, zobaczymy, jak się śmiga tutaj na brzuchu. Czy od razu te bramki przepychamy? O kurde, jednak nie. Jednak tak nie działa. Myślałem, że to będzie takie łatwe, że tą głową od razu stara... Ale Bóg, czy wy to widzieliście? Wpadłem pod mapę, więc uważajcie, jak slajdujecie na brzuchu, można wpaść pod mapę. Niesamowita sprawa. Dobra. Wow, wow. Tu jak się uda czmychnąć. A! Na brzuchu, dobra, ja tutaj nie świruję jednak. Chcę to przejść. Woohoo! To tak. Tutaj będą mega turbo zawody. Wyobraźcie sobie tego slajda. Jak ktoś tutaj trafi idealnie, między tymi młotami przeleci i na końcu jeszcze odbije się od trampoliny i na przykład przeleci finish i wyleci na dół. To było śmieszne. Zobaczmy coś troszeczkę bliżej mety, co się dzieje. Okej, okej, okay. To już jest koniec. To już jest koniec, tak? 16 osób się zakwalifikowało. Dobra, na tej mapie te boty w miarę grają. Mamy teraz oczywiście wielki finał. No zobaczymy, czy mi się uda lepszy wynik wykręcić niż w tej rundzie. Jeszcze raz gramy tą mapę i może tym razem... Może tym razem lewą stroną? Slide! Wow, patrzcie, jak się sklinczowaliśmy wszyscy! Dobra, patrz, przycisnął się ten banan, nie mam pytań! No co jest? Dobra, 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 dobra. Okej, 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 hop.
No patrz, prawie to zrobiłem. Pyk. Dawaj, 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 dawaj. Hop. Hop. Rozpęd ostry. Ciach. Nie, 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 nie. Przegram z botem. Nie wytrzymam, widzowie. Zepsułem. Zepsułem gierkę. Zepsułem gierkę, bo już jestem prawie na mecie. Ślisk. Tak. Przeszedłem. Koniec rundy. Że ja użyłem ślizgu i go wyrolowałem. Dobra. Trzeba się cieszyć z zwycięstwa. Lecimy z trzecią mapą. Tą mapkę oceniam 1 punkt wyżej. 8 na 10. Święta się zbliżają, więc możecie poprosić zająca, żeby wam dał na przykład fajny kubeczek, fajną poduszeczkę, albo fajną koszuleczkę lub bluzeczkę. Link do mojego sklepu oczywiście macie w opisie. Do każdego zamówienia jest dodawane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Więc dla każdego znajdzie się coś fajnego. Klikajcie, wbijajcie, a teraz lecimy z kolejną mapą. Kolejną mapą jest Space Drop. Co? Coś mi się wydaje, że ten Space Drop to będzie jedna z lepszych mapek. Nie mam pojęcia, o co może w niej chodzić. Skoro to jest Honey Drop, spada się w dół, więc prawdopodobnie jest szansa, że będziemy wyżej skakali, jak na Space Race, coś takiego. No ale za chwileczkę się dowiemy. Okej, są jakieś nowe pola. Czy to są trampoliny? Wow, jaka ta mapa w ogóle jest wielka! Co jest? Okej. Ja się nie ruszam, spadłem. Czekaj, 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 czekaj. Tak, to trampolina, odbiłem się. Nie wierzę. Tutaj, moi drodzy, można odbijać się od trampolin i wskakiwać piętra wyżej. Wow! O dobra! Łatwo poszło! No, wiecie, z botami się tak gra, nie? Że one szybko spadają na dół. Ej! To będzie naprawdę mega fajna rozgrywka, jeżeli będziemy grali z normalnymi graczami. Tą mapę już teraz oceniam 10 na 10. Naprawdę jest mocna. I z tego, co widziałem, jest jakieś pole, które krąży wokół mapy. I chciałbym w nie trafić. Tak, patrz, jest ruchoma trampolina. Lecę w nią. Okej, wracaj, wracaj. Wracaj, gdzie jest ta trampolina? One są wyżej, tam są. Kurde, zepsułem. Dobra, przeszedłem. Wielki finał. Krótkie te rozgrywki, ale postaramy się w następnej rozgrywce na tą trampolinę ruchową trafić. Wielki finał. Są dwie trampoliny koło siebie. No, ta mapa przemawia do mnie, naprawdę. Tutaj zrobili dobrą robotę. Nie ma co gadać. I patrzcie, odbijamy się od trampoliny, boom. O, 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 będzie. Trafię, nie dolecę. XD, dobra, nieważne. Nieważne, są jakieś tam planety. Różne bajery. Dobra, zeskoczmy sobie niżej trochę. Wow, 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 patrzcie, można... Faktycznie udało się, myślałem, że tego nie zrobię. Wracam prawie, że na samą górę. Aha! Trampolina się niszczy, zobaczcie. Uderzamy i ona się niszczy. A jak nogami się odbije, też się niszczy? Tak, za każdym razem trampolina się niszczy. Ej, co jest z tymi botami? One są jakieś za dobre. Dobra, wygrałem to. Mega fajna mapa, 10 na 10. Wy też oczywiście ocencie ją w komentarzu. No i oczywiście została nam ostatnia mapa, Stumble Trumble. Okej. Coś mi się wydaje, że chyba na tej mapie będziemy dostawali jakimiś rakietami, coś takiego. Sprawdźmy to. No dobra, moi drodzy, to jest ostatnia mapka. Jeżeli wytrwaliście tego momentu, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój drugi kanał farelski, bo wczoraj kupiłem największego pająka świata. Goliata, więc musicie to zobaczyć. Co jest na tej mapie nie tak? Halo! Wow, jak wolno się poruszamy. Okej, okej, okej. Wow, 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 wow. Czy można po tym chodzić? Można, dobra. O, kurde, dostałem. To nie będzie wcale takie proste, że to przejść. Okej, tu mamy tylko jedno. To jest mega szybkie, ale można podskoczyć. Tak jest, można podskoczyć, tak. Zbejtowane, ładnie. I co teraz? Tu mamy przyspieszenie, ale też spaść może na nas. Wow, jakiś kanon. Co tu się dzieje? Porąbana mapa, czy wy to widzicie? Jak ta piłka się odbija i oponentów uderza? Dobra, to będzie najbardziej rage'owa mapa ever. Bomba. Wow. 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 Ale mi się udało, 200 IQ. Zagranie. Lecą? Lecą, borowiki. No to w ślizg. I przechodzimy. Okej. Rozejrzyjmy się po tej mapie.
jakby ją tak przejść na skróty. Tu mamy dwie takie te rolki, które bardzo powoli się kręcą. Później jest kolejny etap, gdzie one się kręcą szybciej. No ale z racji tego, że się wolniej kręcą, to mamy ich aż dwie sztuki, co nie? Czy można tutaj na przykład za maszyną pójść? Zobaczymy to na pewno w następnej rundzie. Stumble Trumble! Lecimy teraz tylko i wyłącznie prawa strona. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Okej. Okay. Tutaj wślizg. Dostanę? Okej, okay, tu stanąłem i nie dostaję. Okej, okay, jednak dostałem, jak podskoczyłem, jak głupek ostatni. Ale nie o to mi chodziło. Chciałem zobaczyć, czy ten wałek nas uderzy. I będziemy tu stali. Nie, nie uderzy nas, więc możemy sobie śmiało przechodzić. Ale na drugim kole już jest ciężej. Więc chyba łatwiej jest, moi drodzy, przejść tędy. Sobie zrobić tu pyk, pyk, hop. Albo nie. Nie wiem, którędy jest łatwiej. Bo już troszeczkę zbledłem. Hop. Tym nie dostaniemy. Ten jest nieco szybszy. Okej, okay, czyli trzeba poczekać po prostu. Dobra, przejdźmy teraz tak. Hop. Aha, i nas cofnie? Nie. Dobra. Zobaczmy, czy można wejść za armatę. Taki pogromca mitów. Da się. Okej, okay, i tu możemy normalnie z armaty strzelać do chłopów. Hop. Dobra. Cyk. Jestem. I teraz prawa strona tylko, tak? Cyk. Cyk. Hop. Cyk. Nie, no to jest proste, to jest proste. Prawa strona była chyba bardziej prosta niż lewa. Czas na wielki finał. Została nam jeszcze tylko jedna trasa do sprawdzenia. Czyli środek centralny. Idziemy teraz tym zielonym pasem. Zobaczymy, czy faktycznie to jest najszybsza droga, aby wygrać tą mapę. Więc tu lecimy sobie na spokojnie. Pyk. Pyk. Hop. Hop, dobra. I co teraz? Czekamy na piłkę. Dobra, piłka poleciała. Cyk, rozpędzeni. Okej, okay. I nas cofa. Aha! To się rusza! Ja nie wiedziałem, że to też się rusza. Zobaczcie. Ten klocek też... On jest ruchomy? Czekajcie, o co tu chodzi? No nie! Najgorzej. Jeszcze raz. Pyk. Okej, okay. Zepkała mnie kula. No nie, no ta trasa środkowa jest najgorsza. Czekajcie. Lecimy tędy. Hop. Hop. Okej. Okay. I tu powinna być ta. I tam powinna być taka jakaś tajna ścieżka przez lufę. Hop. 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 Staniemy na środku? Nie da się, nie da się. Okej, okay, dostałem. Wracaj, banan. Prawie się udało, no. Okej, okay, ładnie mnie podbiło. I stoimy. Patrz. Da się na tym stanąć. Da się. Da się stanąć, ale też... Wow, też dolne nas odbija, ale miksa. Tego się nie spodziewałem. Czyli tamta trampolina też działa. Okej, okay. Jesteśmy tutaj. Dobrze, 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 dobrze. Prawie, prawie się udało. Jeszcze raz, hop. Nie no, bot mnie wyprzedził, bo chciałem iść środkiem, najgorzej. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na Pixy Shop po przekozackie bluzy, koszulki, gadżety. Wszystkiego jest opór, link macie w opisie. Na dzisiaj to było tyle, dobranoc, trzymajcie się, hej!